Dzisiaj przed nami temat wyskokowy, właściwie przeznaczony dla osób 18+. Nie namawiamy do picia alkoholu, natomiast chcielibyśmy powiedzieć coś na temat zasad trzymania kieliszków z alkoholem. Ale zanim przejdę do tematu, chciałabym poprosić Państwa, że jeśli podoba się Wam nasz kanał, podoba się to, co robimy, proszę pamiętać o subskrypcji i włączeniu dzwoneczka, abyście byli Państwo zawsze powiadamiani, kiedy jest nowy film na naszym kanale. Proszę zobaczyć, duży wybór przede mną alkoholi, jest też woda. Dlatego, że wodę do picia podczas przyjęć też możemy podawać w kieliszkach. Taki kieliszek, który służy do podania wody, nazywa się goblet. Ale od razu chciałabym powiedzieć, że wodę do picia możemy też nalać do zwykłego kieliszka od wina. To nie będzie żaden błąd. Natomiast ja tutaj w tym zestawie mam specjalnie przeznaczony kieliszek do picia wody czy do napojów. Zacznijmy jednak, może tak przejdziemy w tę stronę. Najpierw zacznijmy od szampana. O szampanie już mówiłam. Kiedyś był taki film, który mówił o trzech rodzajach kieliszków do szampana. W tym momencie mam tylko dwa kieliszki. Tulipan i flet tak zwany. Zachęcam, żeby powrócić do tego filmu, w którym mówiłam trochę więcej na temat tych kieliszków. Natomiast chciałabym Państwu przypomnieć. Szampan jest takim trunkiem, który świetnie będzie się sprawdzał podczas całego przyjęcia, nie tylko do wznoszenia toastów. Ale bez względu na to, który rodzaj kieliszka wybierzemy, pamiętajmy o tym, że oba kieliszki trzymamy za nóżkę. Ten kieliszek wydaje się być taki aż specjalnie przygotowany do tego, żeby trzymać za nóżkę. Ten tulipan mógłby nas troszkę kusić do tego, żeby złapać za czaszę. Czasem możecie Państwo znaleźć takie filmy tak nagrane, że ktoś tak trzyma, ale proszę pamiętać, to jest jednak kieliszek, który się trzyma też za nóżkę. I jest to też kieliszek, z którego szampana wypijemy bardzo szybko, ponieważ ta powierzchnia parowania, duża powierzchnia spowoduje, że bąbelki szybciej uciekną, czyli to będzie szybkie wzniesienie toastu czy wypicie i tak samo będziemy trzymali za nóżkę. Teraz wina. Proszę zobaczyć, że te kieliszki, nie wiem czy Państwo widzą, one są nieznacznie różnią się wielkością. Natomiast co do zasady, kieliszek do białego wina będzie zawsze mniejszy od kieliszka do wina czerwonego. W ogóle zastawa, tak jak wiele innych dziedzin, podlega różnym modom i zmianom. Jeżeli chodzi o naczynia do alkoholi, szczególnie właśnie do win, ostatnimi czasy preferuje się duże czasze, duże naczynia. To jest taki bardziej klasyczny zestaw, ale myślę, że nawet w nim widać. Ten kieliszek do białego wina jest niższy, troszkę smuklejszy, do czerwonego jest szerszy. Oba znów kieliszki trzymamy za nóżkę. I szczególnie jest to ważne, kiedy pijemy białe wino. Białe wino powinno być słodzone i tutaj ta granica jest rozróżniana w zależności od szczepu między 10 a 14 stopni, ale to jest jednak schłodzenie już takie zasadnicze, czyli na pewno mamy trzymać za nóżkę, bo po co trzymamy za nóżkę? Aby temperaturą swojego ciała nie ogrzewać trunku, dlatego że odpowiednia temperatura podania takiego alkoholu gwarantuje też jakość. A jeśli chodzi o wina czerwone, które z założenia podajemy w temperaturze pokojowej, bo taka jest sugestia, mówi się tak, trzymamy za nóżkę, ja osobiście namawiam do trzymania nadal za nóżkę, ale są osoby, które mówią, że akurat wino czerwone można trzymać za czaszę. W mojej opinii jednak ja bym nalegała na to, aby trzymać za nóżkę. Dlaczego? Mówiąc temperatura pokojowa, mamy na myśli przedział 20-25 stopni, a w dłoni mamy 36,6 stopnia. Zatem jak będziemy trzymać tak, choć tak jak mówię, są tacy eksperci, którzy twierdzą, że kieliszek do wina czerwonego możemy trzymać za czaszę. Ja uważam, że jednak w ten sposób, bo ta różnica między 20 a 36 stopni to jest zasadnicza różnica. I tak, aby Państwu oddać jeszcze tę, oddać jak to duża różnica, to sugeruję, aby nalać do miski wodę,
podgrzać do temperatury 36 i 6 stopni, czyli temperatury naszego ciała, i włożyć rękę. Będą Państwo zaskoczeni, jak ta woda jest ciepła. My tego nie czujemy, dotykając własne ciało, ale my naprawdę jesteśmy naturalnymi piecykami. Zachęcam, żeby jednak wino czerwone też trzymać za nóżkę. A co na temat trzymania kieliszka w ten sposób? Bardzo taki charakterystyczny sposób, w który trzymają wina sommelierzy, czyli te osoby, które znają się na jakości win, którzy mogą nam też coś poradzić. Bardzo często trzymają w taki sposób, żeby sprawdzić jakość wina. Nie będę wchodziła tutaj w te zasady sprawdzenia jakości wina, ale oni tak trzymają. I tutaj osoby, które nie są wprawne, troszkę przestrzegam. Trzymanie w ten sposób kieliszka wymaga naprawdę dużej wprawy. Może nam się bardzo szybko ten kieliszek po prostu przewrócić i rozlać napój. O, ja przed chwilą też bym to zrobiła. Czyli jednak sugeruję za nóżkę. A tu właśnie goblet z wodą. Nadal uważam, że woda troszkę schłodzona byłaby tą wodą taką najbardziej korzystną do picia, czyli znów trzymałabym nawet, mimo tego, że nóżka jest krótsza, też trzymałabym za nóżkę, choć tu już też nie byłabym tak restrykcyjna. Jeżeli ktoś chciałby trzymać za czaszę, to nie będzie to błąd. Proszę tylko pamiętać o tym, że nasze palce mogą pozostawiać nieestetyczne ślady. Czyli tutaj też troszkę postawmy na tę estetykę. Czy chcielibyśmy, żeby ten nasz kieliszek był taki wypolerowany, czysty, czy jednak dopuszczamy to, że troszkę tych naszych śladów linii papilarnych zostanie. To już do Państwa decyzji. Zbliżamy się do deseru. Przede mną likier, przede mną koniak. No i tutaj będzie troszkę więcej, będę miała do powiedzenia. To jest kieliszek, w którym możemy właśnie podać likier. Moglibyśmy też nim podać wódkę. Oczywiście jest długa nóżka, czyli będziemy trzymać za nóżkę i tutaj chyba nie będę Państwa w żaden sposób zaskakiwać. Natomiast zostawiłam sobie na ten przysłowiowy deser koniak czy armaniak, czyli mocny alkohol, który co do zasady trzymamy w taki sposób, aby właśnie po raz pierwszy ciepłem swoich dłoni ogrzać go. Klasycy mówią, że ogrzany alkohol wydobywa te niepowtarzalne nuty, odkrywa alkohol. Popróbujcie Państwo. Od razu przestrzegam i mówię o tym, że jak tak będziemy dłużej, czy koniak, czy brandy, czy armaniak rozgrzewać ciepłem naszej dłoni, to aromaty stają się tak silne, że jeżeli tylko włożymy, no zbliżymy się do kieliszka, proszę pamiętać o tym, aby nas ten zapach nie odurzył. Reasumując i podsumowując, tylko ten sugerowałabym, czyli tradycyjna metoda za czaszę, resztę wszystko za nóżkę.